Odważny Jam Tel. Zapraszamy do wspaniałej zabawy. Za jedyne 10 tysięcy lirów dostaniecie łuk i strzały. Będziecie się bawić jak nigdy dotąd. Odwagi, wchodźcie. Kto wejdzie pierwszy, otrzyma łuk Robin Hooda. Jest jeszcze jedna niespodzianka. Kto trafi do celu, wygra duże pieniądze. Naprawdę? Prawie przekonaliście mnie. Chodźmy. Ciekawe, co tym razem wymyślili. Lepiej zobaczę. Panowie nie trafili do celu. Proszę zapłacić po 10 tysięcy lirów. Nie dam nawet lira, ta strzała była do niczego. Racja. Przykro mi, ale takie są zasady gry i nie możecie ich zmienić. Bądźcie grzeczni i zapłaćcie. Nie zgadzamy się. Jeśli nie zapłacicie, użyjemy was jako tarcz. Jeśli trafimy w jabłko, wyjdziecie stąd cali i zdrowi, nie płacąc ani lira. Pierwszy raz w życiu mam łuk w rękach. Może jednak trafię. Nie, zapłacimy. Widzicie? Dobrocią wszystko można osiągnąć. To nie jest zgodne z zasadami. Wystarczy, chłopcy. Zachowujcie się jak dorośli. Ciekawe, co powiedziałby pan Dokurobei, gdyby zobaczył was walczących jak jelenie. Bawiliśmy się tylko. Zachowujesz się jak stara panna. Jeśli ja jestem starą panną, to wy jesteście ramolami. Przepraszam, nie chciałem cię obrazić. Jest niewyobrażalnie piękna. To arcydzieło. Wspaniale się spisaliście. To nie jabłko, to balon. Pewnie od mojej wielbicielki. To raczej pan Dokurobei chce się z nami skontaktować. Zgadłaś, piękna Dronio. Myśleliście ostatnio trochę? Ale tylko trochę. Mieliśmy dużo pracy, budowa nowego pojazdu i inne. Jutro będziecie myśleć dalej, a teraz porozmawiamy o kamieniu Dokuro, który jest w rękach pewnego urzędnika w Szwajcarii. Cudownie, pojedziemy do Szwajcarii. Tym razem musimy wygrać. Jedźcie i wracajcie jako zwycięzcy. Niech żyje Dokurobei! W drogę! Natychmiast ruszamy. Zapomnieliście, że Jatta pies popsuł się w ostatniej walce? Co teraz zrobimy? Nie martw się, Robi. Gancian pracował cały tydzień i naprawił go. Możemy używać go bez przeszkód. Teraz nazywa się Jatta Król. Odwagi, przedstaw się. Idziemy, nasza kolej.
Widziałaś ilu żołnierzy? Przyszli nas powitać. Jesteśmy znani na całym świecie. Lądujmy. Co to jest? Dziękujemy za to wspaniałe powitanie. Ciekawe, skąd wiedzieli, że przyjedziemy? Pewnie z telewizji. Czy znacie urzędnika Gezdera? Dlaczego pytacie? Jesteście buntownikami, szpiegami. Brać ich! Bojaki, pokaż im siłę naszego robota. Z przyjemnością. Do ratunku! Fantastycznie! Dość! To ja jestem Gezder. Przemocą wszystko można osiągnąć. Porozmawiajmy w cztery oczy. Od lat rządzę tym państwem, ale ludność jest niewdzięczna. Chłopi mówią, że ich wykorzystuje. Broni ich Jam Tell, wielki łucznik. O ile dobrze zrozumiałam, chce pan, żebyśmy stawili czoła Tellowi. Zastanowię się. Chcę rządzić państwem według własnych reguł, ale on mi w tym przeszkadza. Jego banda terroryzuje moich żołnierzy. Jeśli go złapiecie, dam wam wszystko, czego zechcecie. Naprawdę? Interesuje nas tylko kamień do kuro, a mnie wasze klejnoty. Nie wiem, czy go mam. Poczęstuję was winem. Tak jest, panie. To jest do kuro. Z tej czaszy mogę pić tylko ja. Przyrzekłem to wiele lat temu mojej ukochanej, Luce Gezder. Mam prośbę. Potrzebna mi wasza korona, żeby wykonać misję. Jak uważacie? Co to jest? Na kolana! Przed koroną Gezdera. Kim oni są? To obcy, którzy przybyli do nas wczoraj. Jesteśmy gośćmi waszego wielkiego władcy. Na kolana wszyscy! Ta korona to symbol jego władzy. Jesteście głupcami. Masz rację. To przesada padać przed nią na kolana. Może się zaprzyjaźnimy, piękny młodzieńcze? Jak się zachowujesz wobec nieznajomego? Ja już ci nie odpowiadam? Nie przyjaźnię się z tymi, którzy służą dyktatorowi. Ale charakterek. Czy ty nie nazywasz się Jam Tell? Co powiedziałeś? Szkoda, że muszę cię źle potraktować, chociaż bardzo mi się podobasz. Zostawcie go, bardzo was proszę. Mój syn jest niewinny. Jeśli chcesz, aby syn był żywy, musisz trafić w to jabłko. Nie będzie to trudne. Tato, mój synu. Jeżeli strzał będzie celny, zwrócimy ci go. Inaczej nie. Odwagi, uda ci się. Oczywiście, tylko pamiętaj, nie ruszaj się. Nie mogę. I co teraz zrobimy? Zróbcie ze mną, co chcecie, ale zostawcie w spokoju mego syna. Zgoda. Właściwie chodziło nam o ciebie. Gezder będzie zadowolony. Dlaczego to zrobiłeś, tato? Nieważne. Zaprowadźmy go do Gezdera. Szybko. Rozkaz. Dokąd biegniesz? Kim jesteście? Jattamani, obrońcy sprawiedliwości. Powiedz nam, dlaczego płaczesz? Źli ludzie złapali mego tatę i prowadzą do Gezdera.
To sprawka Dronio i jej bandy. Kim jest twój tata? To Jamtel. Ten słynny łucznik? Dobrze, pokaż nam, gdzie mieszka Gezder. Doskonale. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Dotrzyma pan obietnicy? Bardzo bym chciał, ale naprawdę nie mogę wam dać tej czaszy. Zazwyczaj jesteśmy spokojni, więc proszę nam ją dać natychmiast. Przykro mi, ale ta czasza jest dla mnie świętością. Jeśli chcecie, mogę wam dać identyczną. Mógłby pan? Czy to kamień do Kuro? Możliwe, nie wiem. Nikt jej tak nie nazywa. Ten z dziecin miały do Kurobei dał nam znowu złe informacje. Witajcie, przyjaciele. Jak leci? Widzę, że jesteście nieco zbici z tropu. Znowu wy? Pamiętaj, że jesteśmy słynnymi jattamanami, którzy zawsze walczą ze złem. Jattamanami, obrońcami sprawiedliwości. Dość tych głupstw. Tonzler ma rację. Powtarzacie się. Jattamani, obrońcy sprawiedliwości. Powinniście się wreszcie zmienić. Jesteście wstrętni i antypatyczni. Głupie gadanie. Trzymajcie! Co się dzieje? Mój genialny wynalazek. Niezły, prawda? Jatta królu, naprzód, wkrocz do akcji. Co to za wycie? Nie ma się co przejmować. Ratunku, Mizdronio, proszę mnie objąć. Jatta pies wrócił, żeby się zemścić. Przecież zniszczyliśmy go. Jatta król wkracza do akcji. To okropne. Podobny jest do Jatta psa. Nazywa się Jatta król. Dosyć tego. Idź po nasz pojazd. Już się robi. Stójcie, niszczycie mi zamek. Teraz wykończymy tego Jatta coś. Nazywa się Jatta król. Idźcie uwolnić Jamatella. Dobrze. Tajna broń do ataku. Jak ośmielacie się nas tak traktować? Długo jeszcze masz zamiar wypoczywać? Wstań i walcz! Udawałem tylko. Nareszcie jest ta cela. Synku, tato! Cieszę się, że nic panu nie jest. Ostrze laserowe! Tatusiu, bardzo cię kocham. Ja ciebie także, mój mały. Szybko, chodźmy stąd. Trzeba zniszczyć tego robota. Dłużej nie wytrzymam z nimi. Bojaki, jakiej broni użyjesz? Bomby. Przygotować wyrzutnię numer 1. A teraz numer 2. Bardzo ważna chwila. Co chcesz zrobić? Nie przeszkadzaj. Doskonale. Załatwiliśmy go. Robi, robi. Podaj mi super wzmacniacz. Jest za ciężki. Ja mu zaniosę. Baterie niestety wyczerpały się. I co teraz zrobimy? Zostaw to mnie. Oczywiście. A teraz niespodzianka tygodnia.
Znowu te zabaweczki. Spójrzcie, są większe niż dotychczas. Mogą być też silniejsze. Obawiam się, że to się źle skończy. Bojaki, a ty dokąd? Jeszcze nie czas na użycie roweru. Na co mamy czekać? I tak nas pobiją. Uciekasz, łajdaku? Wolę być łajdakiem żywym, niż umarłym. Uspokój się, nie płacz. Jesteś zły i brzydki. Coś tu nie gra. Co zrobimy z tymi trzema śmierdzielami? Co za smród. Jest ciemno. Lepiej zapalmy zapałkę. Zniszczyli mi dom. Co teraz zrobię? Stój! Teraz pora na wyrównanie rachunków. Pozwól mi odejść. Będę już dobry. Za późno. Rozumiem, umrę. Daruję ci życie, ale musisz opuścić ten kraj. Wszystko załatwione. Możemy odśpiewać hymn, oczywiście. Zasługujemy na odpoczynek. Tu jest bardzo wygodnie. Tym razem Dokurobei postanowił nie pokazywać się. Co cię to obchodzi? Odpoczywaj i o niczym nie myśl. Jednak wydaje mi się to dziwne. Znaleźliście ten kamień? Kto nam przeszkadza? Ja! Czeka was surowa kara. To niemożliwe. Muzyka! Dzisiaj poznaliśmy nowego robota, Jatta Króla. Razem z nim przeżyjemy jeszcze wiele przygód.